cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpii, witam was w kolejnym opening packu z FIFA 14 Ultimate Team. Musiałem teraz niestety pomęczyć się, żeby trochę zdobyć te 150k, bo wiecie jak nie, przepieprzyłem cały milion, ale kupiłem sobie paru dobrych piłkarzy, jednego musiałem sprzedać, albo i dwóch nawet, których w ogóle nie potrzebowałem. Ale dobra, anyway, mamy 5 paczek po 25k, złota paczka rzadkich kart, więc uwaga, 12 różnych kart, zawodników i karty jednorazowe, co najmniej 10 złotych, wszystkie rzadkie, więc uwaga, jeżeli trafi się nam coś na bogato i coś co nam się przyda do składu, bierzemy, jeżeli nie, sprzedajemy za grube hajsy. Zaczynamy, paczka numer 1. Otwieramy po godzinie 17, jak widzicie godzina 49, więc na spokojnie zdążymy otworzyć te wszystkie paczki. Ale dobra, otwieramy. W tej pierwszej paczce założę się, że coś będzie kosztownego i przydatnego dla nas. Jak nie, no to i tak weźmiemy, bo jak wiecie, nie, czasem się gówna trafiają. O, no nie, no chyba żartujecie sobie. Czarna karta mi się trafiła. Klon Luisa Gustavo. No to idziesz na transferówkę jak nic. Na transferówkę. O, coś czuję, że może mi się tu więcej rzadkich kart trafić. Dobra, jakiś Costa, nie znam typa. Adebayor. What the fuck. Dobra. Mignolet. No i ci wszyscy pójdą też na transferową, bo ja ich nie będę trzymał na siłę. Też na transferową. I ty również, Belgijczyku. Okej, okay. A reszta idzie oczywiście do mnie. Zajebiście. Czyli same rzadkie, nie będzie żadnych gówien. Mamy już ponad 1000 ogólnie kart wszystkich. Paczka numer 2. Oby znowu się coś rzadkiego trafiło. Oby nie duplikat. Oby nie. Bo już innego duplikata mamy. I spróbuję go opylić za ciekawą sumę. Ale zobaczymy co dalej. Jeżeli znowu będzie jakieś gówno albo coś lepszego. O. Sagna. Essien. A, proszę bardzo, jakieś tu duplikaty mamy. Ale cóż, mieliśmy nadzieję na coś lepszego, ale niestety nie wyszło. Dobra, tu mamy jakiegoś kolejnego menedżera. Wszystko idzie do klubu, a reszta tego Vargasa to bym dał na transferową. A tego sukwiarza to na sprzedaż. Okej. Okay. Teraz będziemy otwierać paczkę numer 3 i jeżeli mnie taka pompka wyniesie, jak coś mi wpadnie naprawdę cudnego, to normalnie będę w tą FIFA No Life'ił, nerdził i 3 po 3 ją chwalił. Paczka numer 3 to jest środkowa paczka, więc jeżeli coś będzie centralnie zajebistego, ale niestety jednak nie. Kurde. Dobra, wszystko na transfer. Co za lipa. Ale mamy koszuleczki z Evertonu. A one się mogą przydać dla Anglii. Dobra, reszta do klubu. Otwieramy paczuszkę przedostatnią, czwartą. I tym razem już wydajemy 100k. A co w niej będzie? Zobaczymy, jeżeli to będzie paczka szczęścia, to jestem po prostu happy. Walicott. Pójdziesz na, no, na transfer. No i znowu ten napastnik włoski, też na transfer. I co my tu mamy? No znowu koszulka z Borussii Dortmund. O! I herb Chelsea. Może być jakiś Gonzalez, widzę. Nawet szybki Gonzalez. Ale tu ma dość mały overall. Tylko wystawimy na transfer. A reszta do klubu. I ostatnia paczka. Tak, już jest ostatnia. Co w niej będzie? Przekonacie się sami. Nie wiem co mam teraz zrobić. Pomyśleć sobie o jakimś przyzwoitym piłkarzu. Dobra. Myślę, że to będzie już cud nad cudem. A jeśli nie, i tak będę zadowolony. Co mi wypadnie z tego? Bunche Kalaka. Otwieramy paczkę.
Ma długi loading, to znaczy, że może tam generuje mi się Neymar albo coś lepszego. Kompany ponownie. Jakiś pastor. A, na transferówkę. Czyli nic nam nie wypadło. Ale jak widać, tu kompany też na transferą się przejdziesz. Alex również, Bożynego mamy. I Richard z Anglii. Okej, okay, czyli. O, i mamy też Herb z Evertonu. No dobra, trudno. Nic takiego nam nie wypadło. Liczyłem na większe szczęście. Ale jak widać, nie wyszło. Ale spełniłem mój warunek, moje pragnienie, otworzyć paczki 25k razy 5. Jestem ogólnie i tak zadowolony, bo nam wypadła karta czarna, która pójdzie na sprzedaż. Dzisiaj oczywiście będzie dość szybki ten opening pack. Dobra. No i co z tym Luisem Gustavo? Zaraz sprawdzimy, jak on leci na tych rynkach. Ale jako czarna. Nie wiem, spróbuję go wystawić za jakąś śmieszną sumę. Ale żeby się opylił. Dobra, a reszta pójdzie na sprzedaż poza nagrywaniem. Tak czy inaczej, dziękuję wam bardzo za obejrzenie krótszego tym razem opening packa. Jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I zapowiadam wam, że w 8 lidze Anglia będzie główną rolą, jeżeli chodzi o ligę 8, w której myślę, że się sprawdzą, bo nawet idealnie mi zgranie wyszło, formacja i piłkarze. Starałem się tak dokładnie stawiać tych piłkarzy, żeby po prostu mieli pod względem ligi, klubu, kraju przede wszystkim, ale niestety Hart. To Hart jest moim największym zmartwieniem, bo niestety jest to jedyny złoty błyszczący piłkarz, bramkarz Anglii. Ale zobaczymy, no jeżeli będzie się spisywał na tej 8 lidze, to nie odpadnie. Jeżeli nie, no to niestety trzeba będzie coś z tym zrobić. Tak czy inaczej, ja wam dziękuję za obejrzenie opening packa. Zdążyłem na czas, bo jeszcze trochę abym się spóźnił. Jeżeli wam się spodobał opening pack, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, joła!